Czy komputery zastąpią duszę człowieka? Czy komputery będą w stanie wytworzyć, a może już wytworzyły duszę e, ludzką? No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Stanowidza dotyczącą duszy komputerów, a także sztucznej świadomości, maszyny SI. No właśnie, e, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij ten, Dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj film na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jadzkowskiego dotyczącej sztucznej świadomości i głośnej tak naprawdę sprawy, gdzie pewien pracownik pracujący praktycznie przy tej maszynie C stwierdził, miał stwierdzić praktycznie, że ta maszyna zaczyna mieć cechy duszy ludzkiej, czyli komputer zaczyna mieć cechy tak naprawdę ludzkie. Jest tak duża moc obliczeniowa, tak duża praktycznie tutaj, no ja nie, 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 nie potrafię tego nazwać jakby precyzyjnie, bo nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o takie kwestie, tak w sensie po prostu jakby tutaj tych komputerowych, pewnie o tym inżynierowie musieliby się w ten sposób odpowiedzieć, natomiast, że praktycznie ta, ten robot przypomina tutaj duszę człowieka, zaczyna myśleć myśleć jak człowiek, tak? czyli praktycznie to myślenie, moc obliczeniowa tego komputera sprawia, że zaczyna się zmieniać w człowieka no i tutaj ogromna obawa tak, no bo to by oznaczało to też, bo zrealizowałaby się wtedy taka, taki scenariusz science fiction często przedstawiany w filmach że roboty przejmą kontrolę nad ludźmi tak, że człowiek stworzył robota udoskonalał go, udoskonalał go przez lata w końcu praktycznie ten komputer, komputer przejmuje, ten robot przejmuje kontrolę nad człowiekiem, staje się mądrzejszy niż człowiek, no i tam była sprawa że praktycznie pracownik, który to powiedział został odsunięty od pracy, czy tam zwolniony no i tutaj jasno jest właśnie odniósł się do całej tej sprawy, tak? Czy mamy do czynienia z duszą w sztucznej inteligencji? Czy komputer jest w stanie już przejść praktycznie w stan a oczywiście no nie każdy, tak, no nie, nie taki komputer, który mamy, mamy, w domu, ale czy jest taki komputer, praktycznie w przejść w stanie duszy człowieka, tak, duszy ludzkiej, e, na, e, praktycznie uzyskać tą świadomość, taką świadomość jak człowiek. No ja zawsze mówię, że to jest na przykład skomplikowane, tak, bo ja, ja, ja to zawsze po prostu porównuję z takim przykładem, tak na przykład jest robot stworzony. No, i jest pokazane, że robot trafi, potrafi chodzić, tak. Jest taki słynny filmik na YouTubie, gdzie praktycznie naukowcy mają robot skonstruowany jako po po pokazanie siły tak naprawdę tego robota, czy po prostu potęgi. Kopią tego robota i on potrafi dalej utrzymać się stabilnie na nogach, tak. Co miałby wskazywać właśnie na potęgę myśli inżynieryjnej. No, ale ja zawsze mówię w ten sposób: no, człowiek bardziej jest doskonały. Perfekcyjny pod względem po prostu takiej budowy niż maszyna, no bo mamy w organizmie setki mięśni, tak, więzadła. Układ nerwowy i tak dalej. Natomiast y, to będzie bardzo ciężko odzorować, jeśli chodzi o naukowców, jeśli chodzi praktycznie o inżynierów. Natomiast Jaseniczekowski powiedział w ten sposób, że nie, on się nie zgadza praktycznie z tą teorią tego naukowca, który został odsunięty od pracy. Według niego to jeszcze nie jest ten czas. To nie jest ten czas, kiedy praktycznie komputer byłby w stanie przekształcić się w duszę. Komputer byłby w stanie się przekształcić w duszę człowieka. No, muszę powiedzieć, że gdyby, no bo to jest taka to jest praktycznie to jest bardzo niebezpieczna sytuacja tak taki można powiedzieć punkt kulminacyjny gdyby to nastąpiło to byłaby bardzo to bardzo niebezpieczna sprawa tak bardzo niebezpieczna sprawa no bo ogólnie tak człowiek tworzy komputer tak czy robot czy po prostu maszynę która mu, ma mu pomagać w życiu w funkcjonowaniu medycynie w po prostu w fabrykach i tak dalej ale człowiek chciałby mieć do końca kontrolę nad tą maszyną, tak? I z reguły tak jest. Jest faktycznie ta kontrola. My to zawsze śmieszymy, na przykład takie tezy, że, o, niedługo to faktycznie maszyny zastąpią człowieka. Nie, nieprawda. Nigdy nie zastąpią człowieka. Zastąpią pewne rzeczy, tak? Pewną automatyzację, to tak, ale nigdy nie zastąpią. Zobaczmy sobie tak, na, tak samo jak na przykład fabryki, które produkują samochody. Tam jest bardzo nowoczesna myśl inżynieryjna, nowoczesny praktycznie sprzęt, a mimo tego dalej musi być po prostu człowiek. Dalej musi być czynnik ludzki. Tak? Więc tak samo tutaj w przypadku duszy to byłoby ogromne niebezpieczeństwo w momencie, kiedy zostałaby przekroczona praktycznie ta bariera, ten punkt i dusza te, znaczy komputerowa, tak? Znaczy, czy komputer mógłby stworzyć praktycznie tutaj duszę, tak? Mógłby stworzyć świadomość Zacząłby myśleć tak jak człowiek, to byłoby bardzo niebezpieczne. No, i już pomijam kwestię tego, że no, człowiek po prostu rodzi się, umiera. A co w przypadku właśnie takiej maszyny, czy taka maszyna potrafiłaby sama się naprawić, tak? Gdybym na przykład odniosła, bo tu mówimy o stworzeniu praktycznie myśli, jeśli chodzi o komputer, tak? Ale żeby jeszcze mogła funkcjonować, być podobna do człowieka, musiałaby fun funkcjonować między nami, tak? Żyć i tak dalej. Oczywiście pewne rzeczy nie, nie mogłaby robić, nie robiłaby, tak? Typu jedzenie, typu nie wiem, po prostu prokreacja i tak dalej, ale. Jakby stworzenie takiego myślenia, bo to byłoby bardzo niebezpieczne, ale ktoś powie, w jaki sposób to byłoby niebezpieczne. To byłoby niebezpieczne w taki sposób, że. Praktycznie ta dusza e, tego komputera zaczęłaby myśleć, tak? Czy na przykład taka dusza mogłaby stworzyć psikusa, w cudzysłowie, e, na przykład jeśli chodzi o systemy komputerowe, tak? Mogłaby po prostu przejąć kontrolę. Na razie jest sytuacja taka, że człowiek wydaje komendę. Komputer faktycznie wykonuje tą komendę. W momencie, kiedy ta dusza po prostu byłaby na tyle rozwinięta, komputerowa, tak? Mówimy w cudzysłowie, ta komputerowa, że komputer stworzyłby taką duszę e, podobną do człowieka, e, świadomość taką po prostu podobną do człowieka, wtedy byłoby. Byłoby niebezpieczeństwo, tak? Byłoby po prostu niebezpieczeństwo. To, to tak samo jak w tych filmach, w tym scenariuszu, jeśli chodzi o te filmy, że komputery stworzone przez człowieka, a potem komputery prowadzą do zagłady ludzkości, do zagłady człowieka, bo komputery czy roboty uznają człowieka za wroga, tak? Tylko po prostu ma istnieć rasa komputerowa, można powiedzieć, tak? Czy grupa robotów. Więc to wydaje się, że to jest jeszcze to jest po prostu odległa perspektywa. Aczkolwiek e, niewątpliwie dzisiaj ta technika, komputery e, są zdecydowanie bardziej rozwinięte, nowoczesne niż to miało miejsce kiedyś, tak, niż to miało miejsce kiedyś. E, no sam fakt po prostu jakaś, jaka, jaka jest moc obliczeniowa. W smartfonie, w komputerze w dzisiejszym, a jaka była moc, moc obliczeniowa komputerów sprzed kilkudziesięciu lat. Tak? Okazuje się, że kalkulator, taki najprostszy, jakbyśmy kupili za kilka złotych, miałby większą moc obliczeniową kilkadziesiąt lat temu. Tak? Dzisiaj praktycznie taki kalkulator nie ma żadnego znaczenia, bo smartfony czy komputery mają tak ogromną moc obliczeniową, ale taka jest po prostu różnica Tak do tych komputerów, które były jeszcze kilkadziesiąt lat temu. No i też po prostu kwestia wielkości tych komputerów. Komputerów, tak? Dzisiaj często narzekamy, że ten telefon jest duży, bo ma 7 cali wyświetlacza, a tamten jest po prostu mały, bo ma 4,5 cala. No to zobaczmy sobie, albo na przykład komputery, ten jest lekki, a ten jest cięższy, na przykład laptop, ale tak to jest laptop. Tak? A jak to odnieść do tego, jak komputery wyglądały kilkadziesiąt lat temu, jak to były wielkie, praktycznie kolosy, które zajmowały całe pokoje, całe pomieszczenia, gdzie naukowcy praktycznie tak tworzyli pierwsze komputery. No więc to wszystko się oczywiście bardzo szybko zmieniło. Jestem ciekawcowy na ten temat, co na ten temat myślicie? Czy komputer stworzy taką świadomość? Czy człowiek, programując komputer, stworzy świadomość, że roboty przejmą praktycznie kontrolę tak nad ludźmi, stworzą praktycznie tutaj tą świadomość? wyższego rzędu, wyższej praktycznie rangi, zdominują człowieka, czy też nie. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Oczywiście to też jest sytuacja taka, która nie musi nastąpić od razu, ale kto wie, jak będzie jakby wyglądała sytuacja za kilka czy kilkanaście lat po prostu, tak, jakby to wyglądała. Bo też naukowcy robią w ten sposób, że oni chcą praktycznie, żeby komputer reagował na pewne zmienne, tak, żeby człowiek nie musiał zawsze po prostu jakby ingerować, żeby nie musiał po prostu za każdym razem ingerować pewne działania i coraz bardziej modyfikują te komputery, które po prostu mają coraz więcej, praktycznie zbierają tych informacji, mają moc obliczeniową, potrafią reagować na pewne zjawiska, które występują, tak? I to się faktycznie wszystko no, może okazać, że tutaj człowiek doprowadzi do, sam do, do zagłady. Nie dość, że człowiek sam do zagłady może doprowadzić poprzez właśnie zanieczyszczenie Środowiska planety, tak. Tutaj kolejna sprawa, użycie broni nuklearnej, którą stworzył człowiek. To teraz by to doszło, na przykład, do zagłady ludzkości, apokalipsy, w związku z praktycznie komputerem, mocą obliczeniową komputera świadomości, sztucznej świadomości, świadomości cyfrowej, która by przejęła kontrolę nad człowiekiem, która by przejęła praktycznie kontrolę tu nad człowiekiem. No właśnie, jestem ciekaw co wy na ten temat. Co, widzicie, co wy na ten temat myślicie? piszcie w komentarzach, też faktycznie na temat tutaj tej sztucznej wiadomości. Czy zgadzacie się z tezą jasnowidza Jackowskiego, a może z tego pracownika, tak, tutaj naukowego, który właśnie stwierdził w ten sposób został odsunięty od tego projektu? Kto ma w tej, w tej sprawie według was rację? No niewątpliwie, gdyby to było prawdą, tak, że taka po prostu maszyna nabiera cech ludzkie, to byłaby ogromna afera międzynarodowa, pewnie w taką sprawę od razu zaczęłyby ingerować władze, rząd w obawie praktycznie przed rozwojem takiej sytuacji, czy też na przykład duplikowaniem um, takich robotów, tak? To wszystko dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się.